Aż bym zobaczył, co w niej jest. Rozumiem, dopóki pada, to oni mi nic nie zrobią. Zobaczmy, co jest w skrzynce. A odblokuj skrzynkę jeszcze! Tutaj... Aha, dobra, i to jest u nich. Rozumiem, to co oni zajumali, tak? Drabina... Dobra... Ładunek dokąd? Do węzła stołecznego. Stacja na zachód od węzła. Okej, tam idziemy teraz. Węzeł stołeczny... Nie, wróć! Nie, w ogóle tam nie idziemy. No i nie mogę wszystkiego nieść niestety, więc... dobra. Metale, żywice zostawmy. Dobra, buty w sumie też. Jakbym to wziął? To stówka jeszcze. Dobra. No to na plery. A metale bym mógł jeszcze wziąć? Metale jeszcze tak. Dobra, czyli jeszcze żywica. I budki też. Dobra, czyli... Tak to działa. Dobra, no to jedną paczuszkę to zostawiamy. A zresztą się stąd zwijamy. O, okej. Dobra. Warto wiedzieć, jeśli jest za wysoko, to... Ten... Jeśli jest za wysoko, to... No to będą mi spadać paczuszki. Dobra, to weź to w łapę. Łap się. Może durni wynurzeni muszą mi robić, kurde, raban, nie? Już te buty zostawiam, trudno. Dobra, teraz weźmy to na plery w takim razie. Czyli trzeba uważać, jakie paczki się bierze. Okej, okay. No niestety za to zlecenie będzie dużo niestety punktów. Właśnie. Kurde. Dobra, właśnie przez to, że za długo w deszczu siedzę. Trzymaj balans. Dobra, na terytorium mułów jestem teraz. Co to jest? Aha, muły ogólnie, dobra. Co jest tutaj? Most. A tutaj idziemy dalej w tą stronę do węzła. Dobra, let's go. Aha, i jeszcze w stronę wydłużonych. Ale dobra, oni są gdzieś tam daleko, więc to się nie ma czym przejmować. Na szczęście. Szkoda, że jakiegoś, nie wiem, nie mieli te muły jakiegoś pojazdu, bo z chęcią bym jakąś taką ciężaróweczkę dorwał, bym się teraz przejechał do tego węzła. W takim przypadku to się raczej nie ma co martwić w ogóle o pojazd, nie? Bo pojazd nam się może lekko zniszczyć, ale to tylko... Takie drobne pitu-pitu, porównanie do paczek. I byłem czasami też do ich zawartości. No i tu wychodzimy za terytorium mułów. Ale coś mówi, że pewnie będzie prędzej czy później jakaś opcja, żeby z nimi walczyć po prostu. Przecież nie może być tak, że każde spotkanie z mułami to będzie tylko i wyłącznie uciekanie przed nimi. Nie sobie mam jakąś taką a la laskę czy coś tam, taką pałkę. Więc czemu i my nie możemy takiego zrobić? Tam już mamy powoli nasz cel. Zaraz wyjdziemy za sieć chiralną. Dobra, wróć na w miarę stabilny grunt, żeby kondycha się odzyskała. Rozpoczynam skan. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Dane zgodne. Co? Jaką broń? Czy nie mam żadnej broni w ogóle? Aha, jeszcze w ogóle
Mam gdzieś tam wejście, a mówię, to jeszcze obyś się kpiło tam. Fan Ludensa. Aha, nie, dobra. To jest ten. Jakieś w ogóle inne miejsce. Mogę to paczkę dostarczyć, halo, tyle. No, ja mam gdzieś, ja mam tam gdzieś jeszcze dalej. Użycie broni dozwolone. Nie wiem, przecież niektóre te paczki będą po prostu w opłakanym stanie. Jak tak dalej pójdzie. Urządzenie medyczne, uszkodzony pojemnik. Kurde. Okej, to jest porzucone ładunku, to jeszcze jest pół biedy. Balans, balans, balans. Dobra, i w tym kierunku. Zbyt daleko od ładunku. A dobra, to jest nieważne. To jest ten. To paliwo, które tam zostawiłem, to już się nie liczy. To mamy ten znacznik, no i gdzieś tutaj za winklem będzie to, co mnie interesuje właśnie. Nie gadaj! O, super! No, zajebiście! Właśnie, tego teraz było trzeba. Cholernych wynurzonych. Okej, kryptobiota mam jednego przy sobie w ogóle. Chcę dziabnąć. Dupnąć sobie monsterka. Zniszczony pojemnik już z tego porzuconego ładunku. Ciekawe. No teraz skamto mi tu chyba niewiele pomoże, coś mi się wydaje. Tu gdzieś był zaraz obok chyba. Dobra, dopóki tak mega nie wiruje, to mogę iść normalnie. Czy mega, po prostu dopóki nie wiruje, to ja mogę iść normalnie, nie? Zaczyna wirować szybciej, to już muszę po prostu ruszyć dupę, czy ruszyć dupę. To muszę wstrzymać oddech i iść. Albo stanąć w miejscu i przeczekać, ale to drugie jest trochę ryzykowne. Ej, ucieczka to żaden wstyd. Nie bardzo mam jak z niej walczyć póki co, więc to jest jedyna moja opcja. Panie Ridus. Żywica, więcej kryształów chiralnych, których nie jestem w stanie w ogóle zbierać. Dzida. Okej, mamy chyba spokój. Coś się dzieje? Nie wiem. Dzieciak nie domaga. Nie przejmuj się. Jego funkcje chwilowo nie działają. Ale przywrócimy je. Przynieś go do centrum dystrybucji, to zrobię mu przegląd. Tylko szybko. Jak to brzmi? Zrobisz przegląd dziecku? Eutek doświadcza autoksemii. Co to jest autoksemia? No, poza tym, że chyba nic dobrego. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda z naszym ładunkiem. Tutaj w danych znowu jakaś porada. Co tym razem?
unikania opadów, czy tam upadków. Zobaczmy. Autoksemia to jest UDK. Okej. Zobaczmy, rzadkie metale. Uszkodzenie pojemnika 60%. Ajajaj. No to niestety nie będzie dużo lajków za to zlecenie, bo mi się zachciało łacić w deszczu. No ale trudno się mówi. Kiedy przeciążenie UDK przekroczy dopuszczalne normy, zaczyna on wytwarzać szkodliwe substancje, przez co ciało wchodzi w stan autoagresji. Nazywam to autotoksemią. Jeśli twój EUDEK nie działa jak powinien, wpadnij do kwatery. Może inkubator załatwi sprawę. A autotoksemia w ogóle, czyli ja coś źle przeczytałem w ogóle. Kurde, będzie trochę mi szkoda teraz tego zlecenia, bo mogłem to wykonać lepiej. Ale trudno, najwyżej się nie lekko widzę. O, jak na złość tutaj jeszcze jest, widzę co, jakiś taki motocykl, ale? Ja. Sam motocykl, jaki straciliśmy w poprzednim odcinku. Wróć, 3-2, w pierwszym odcinku, nie w poprzednim. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do przyjazdu. Ładunek zgodny. Dziękuję. Odkazanie. Kurde, szkoda tych twarzy. Zalecamy wypoczynek. Chyba, że nie mam czegoś a la wiecie, na przykład jakieś odnowienie paszki. W sensie taki spray, który by naprawił. Wiecie, coś z tym desem. Dobra. Zrealizuj dostawę. No niestety będzie lipa. Z tymi metalami, no ale trudno. A nie, no autoksemia tam było normalnie. Czyli to jest chyba, wiecie, tak. Nie jest autotoksemia, tylko to jest połączone. Goście ze stacji mówili mi o tobie. Sam Bridges, z drugiej ekspedycji, nie? Gość, który samotnie rozbudowuje sieć chiralną, kiedy akurat nie doręcza paczek. Co tam przyniosłeś? Zobaczmy. To się nazywa trafiony prezent. Dzięki. Żeby tu dotrzeć, musiałeś się przedrzeć przez terytorium wynurzonych, co? Nazwali cię legendą i widzę, że nie żartowali. Albo... A nie! Dobra! Dobra, tam był trzeż ten. To był pojemnik, a nie cały ładunek, a się liczy uszkodzenie ładunku do oceny tylko. Dobra. Okej, waga dostawy podbita. Ogólnie poziom dobra, kuriera też. Dobra, już czas. Podłączysz nas do sieci chiralnej. No i kolejne podpięcie w takim razie. Kurde, dziwne wzory matematyczne. Okej, nowy skrót stworzony. Sam. Jak zwykle, dzięki za powiększenie UCI. Okej. Nowe zapisy rozmów. Muły i syndrom drona, łącznikowe dzieci i opad temporalny. Poczta i dane. No, wreszcie. Będę mógł coś więcej sobie poczytać o świecie. Okej, to już było. Wygląda na to, że jesteśmy w sieci. Dzięki materiałom do drukarki, które nam dałeś, stworzymy dla ciebie na miejscu potrzebne zapasy. Przynajmniej tak możemy ci się odwdzięczyć. Idź na zachód i dalej działaj w słusznej sprawie. Świetnie.
Rozdzielnia jest już w sieci. Sam zrób coś dla mnie. Zabierz swojego Eudeka do kwatery i podłącz go do inkubatora. Dobra robota. Dobra, dostarczmy jeszcze od razu ten porzucony ładunek też. Okej. To możemy pominąć w sumie. Szczerze, chciałem kurde kiedyś zobaczyć taką mega dużą dostawę. Jakby to wyglądało, takie wiecie. Takie porozkładane. O, bridgling coś mi też wpadło. Pozostałe, no dalej w takim trochę średnim stanie. Dobra, ale zobaczmy jeszcze, co ja tutaj mam na podorędzie, znaczy na podorędzie, co ja w ogóle mam przy sobie. Dwa zaczepy. Jedną drabinę. Dwie drabiny. Żywice. Assembler. I te metale i też żywica, dobra. Mogę też te żywice im tutaj zdeponować i tak dalej. O, przetwórz ładunek na materiały. No to poproszę to. Czekaj, to, to. Buty niech zostaną. Assembler może zostać. Ta żywica niech jeszcze pójdzie. Dobra. No, chcę przetworzyć. Aha, dobra, to muszę... A? Tak czy nie? A nie, dobra, nie, tylko musiał mi to przenieść. No dobra, mamy to. Zatwierdź w takim razie. Okej, to sobie jedzie w takim razie. Gdzieś tam. Okej, okay, no i dostępne nowe materiały. Dobra. Dobra, no to do kwatery. To co robisz jest... Deadman, jesteś? Wyłaź. Okej, Sam. Podłącz kapsułę do inkubatora. Gotowe. Dobrze. To tylko chwilowe przeciążenie. Eudek musi spędzić trochę czasu w łonie matki. Matki? Leżącej na Ojomie w stanie śmierci mózgu. W stołecznym. Masz na myśli poronną? Dokładnie. Jej łono ma moc wzmacniania więzi między światem umarłych i Eudekiem. Żebyś potem ty... mógł podłączyć go do siebie i dzięki niemu zacząć wyczuwać wynurzonych. Kapsułę zaprojektowano tak, by warunki w niej były zbliżone do łona poronnej. Żeby poprawnie funkcjonować, Eudek musi myśleć, że nadal w nim jest. To jest takie popierdolone. Niestety, nie jesteśmy w stanie nabierać go w nieskończoność. Musimy więc co pewien czas aktualizować dane środowiskowe, synchronizując go z łonem poronnej przez sieć chiralną. Patrz! Aktualizacja już trwa. Kapsuła właśnie teraz synchronizuje się z poronną w węźle stołecznym i zmienia konfigurację w oparciu o świeże dane. Wystarczy nawet krótki pobyt w łonie matki, żeby obniżyć poziom stresu Eudeka. W końcu to jego naturalne środowisko. Chyba się cieszy. Spróbuję zmienić dawkę oksytocyny. Autotoksemia nie będzie wtedy tak szybko postępować. Ale...
Ale pamiętaj, że Eudek to część wyposażenia. Nie przywiązuj się zbytnio. Został przedwcześnie wyciągnięty z łona poronnej, przez co czasem bywa nieprzewidywalny i może zawodzić. Jak dotąd, żaden nie wytrzymał dłużej niż rok. Możesz go stracić, jeszcze zanim wypełnisz swoją misję. Czyli nie ma szans na zachowanie go przy życiu. Spróbuj zrozumieć. Wciąż bardzo mało wiemy o Eudekach. Jeśli rozbudujemy sieć i odzyskamy więcej danych, może znajdziemy odpowiedzi. Właśnie. Chciałeś, żebym się dowiedział, czemu wynurzeni reagują na twoją krew. Rozmawiałem z Hartmanem. Niedługo powinny przyjść wyniki. A teraz odpoczywaj. Nie tylko Eudek się dziś przemęczył. Dobranoc, Sam. London Bridge is falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Widzisz mnie? Radzisz tam sobie? Nikt mnie nie pilnuje, ani nie więzi, ale nie mogę uciec. Ale jeśli będziesz łączył węzły, dotrzesz do mnie i wrócimy na wschód, do domu. Dziękuję. Naprawdę. Jest źle. Miasta pustoszeją. Ludzi jest coraz mniej. Nikt nawet nie myśli o dzieciach. Ale w ludzkiej naturze nie leży samotność. Mamy potrzebę bliskości, niesienia pomocy. Zależy kto. Jeśli nie umiemy już sobie pomagać, ani nawiązywać więzi. Cóż, czeka nas, tak jak mówiła Bridget, zagłada. Przestań. Prawdziwą zagładę ściągną na nas wynurzeni. Odbudowa Ameryki nie sprawi, że znikną. Ale przywróci nam wiarę. Będę czekać sam. Czekam na ciebie. Przyjdź do mnie. Halo, Sam? Mówi Hartman. Skoro już nie śpisz, wypadałoby się odświeżyć. Na przykład, co powiesz na prysznic? To dobre dla ciała i duszy, a także dla moich badań. No dobra. Sam, wybacz, że przeszkadzam ci w odpoczynku, ale powinieneś to usłyszeć. Może pomoże ci się odprężyć. Jest kilka wiadomości skierowanych do ciebie. Nie zaglądałem do nich, ale większość chyba jest od klientów. Sprawdź, czy jest w nich coś ciekawego. Możesz sprawdzić pocztę używając kajdanek albo terminala w swojej kwaterze.
Chciałbym powiedzieć ci coś jeszcze. Dzięki sieci chiralnej możemy teraz odzyskać naszą przeszłość. Dane, które zostały utracone z każdego zakątka Ameryki, da się poskładać z fragmentarycznych zapisów. Nasze archiwum oczywiście ciągle się rozrasta. Ale w miarę powiększania zasięgu sieci i podłączania kolejnych stacji i miast, będziemy mogli zdobywać coraz więcej danych. Na przykład raporty i dzienniki poprzedniej ekspedycji. Wszystko, co wysłali, przepadło w momencie zniszczenia węzła centralnego. Na szczęście trochę już udało się odzyskać. Jeśli chcesz się z tym zapoznać, wybierz opcję archiwum w kajdankach lub terminalu w kwaterze. Całkiem ciekawa lektura. Okej. Okay. Zobaczmy. Najpierw poczta. Hancock, mam złe wieści. Dzięki za dostarczenie tych rzadkich metali, wszyscy w centrum naprawdę doświadczają pracę. Obawiam się jednak, że mam do ciebie złe wieści. Chodzi o ten motor, który widziałeś na zewnątrz. Akumulator mu zdechł. Żeby z niego korzystać, musisz go naładować. Wystarczy raz. Powinna się włączyć autoładowarka. Wybacz, jeśli narobiliśmy ci nadziei i niestety to nie koniec złych wieści. Widzisz, placówki muszą ze sobą współpracować i dzielić się materiałem, żeby każdy dostał to, czego potrzebuje, czego... i żeby wszystko, co jest w tym pokoju, zostało sobie wykorzystane. Dlatego ludzie twojego pokroju są tacy ważni. Bez kurierów cały świat by się rozpadł. Cały system by się rozpadł, nawet cały świat. W każdym razie na stacji jest taki jeden facet. George Button do niedawna był dobrym kurierem, ale ostatnio ledwo sobie radzi z najprostszymi zleceniami. Ma ludzi, że się boi albo że ma mało oksy. Zawsze wymyśli jakąś wymówkę. A jeśli już łaskawie przyjmie zlecenie, to po drodze gubi połowę ładunku. Tak więc tak, dlatego trochę cienko u nas teraz z materiałami. Jestem pewny, że pomoże nam uznać prostą sprawę i liczymy na siebie sam. Okej. Okay. No i George, coś więcej niż oksy. Sam nasz wielki wybawca. Sprawy w stacji zaczynają się poprawić. Wygląda to jakby lepiej. Wszystko wygląda jakby lepiej. Kiedy tu osiedliśmy, byliśmy w pełni energii optymizmu, ale 3 lata izolacji i samotności potrafią naprawdę zmienić człowieka. Do diabła na początku umieszczaliśmy nawet znaki dla kurierów i nie tylko, ale po pewnym czasie niektórzy bali się nawet wystawić nos za drzwi. Kiedy centralny oberwał, przyszło mi do głowy, że to już koniec Ameryki. Wszyscy czuli się podobnie i atmosfera była po prostu ponura. A potem pojawiłeś się ty. Wiem, co sobie myślisz, na początku też mi się wydawało, że to tylko oksytocyna, ale to nie tak. Przynajmniej nie całkiem. Włączając nas do sieci chiralnej, dałeś nam promyk nadziei. Wróciliśmy do gry. Zastanawiam się nawet, czy by znowu nie wystawić znaków albo strażnic. Niedługo będziemy otwierać nowe trasy dostaw, zobaczysz. Na zewnątrz nadal jest jednak dość strasznie. Nawet cała oksytocyna świata nie pomoże nam uporać się z mułami, a tym bardziej z wynurzonymi. Robimy w gacie lektorz jakiegoś zobaczymy i spuszczamy połowę sprzętu. Szczerze mówiąc, nadal trochę się martwię, ale nie damy rady, że nie damy rady. Dlatego cię potrzebujemy sam. Ty niczego się nie boisz, prawda? Więc pokaż nam, jak to się robi. Okej. Okay. I dane. Mamy zapisy rozmów jakieś. Tylko by to były jakieś faktyczne zapisy, które mnie interesują, a nie tylko te gadki, które były przed chwilą wyświetlone na kascenkach. Ty, jak to było? A, dobra. To jest to, co było już na tym. Okej, okay, tak. To jest coś innego. Czyli to są właśnie te faktyczne zapisy. To jest sprzed 2 lat, to jest sprzed roku, a to jest sprzed 3 lat. Okej, okay, to ja to sobie tam z chęcią poczytam, ale to oczywiście tylko dla mnie. No, chyba że zrobimy sobie jakieś... jakiś taki odcinek tylko i wyłącznie. Dostaliśmy wezwanie pomocy od pracowników rozdzielni. Jak najszybciej sprawdź zlecenie w terminalu dostaw. Dobra. Chyba że sobie wiecie, tylko zrobimy taki odcinek bonusowy w momencie, w którym po prostu będziemy sobie nadrabiali całe dane z tego wszystkiego. Zobaczmy zlecenie. Aha. Ciekawe, bo niby jest, ale w sumie to nie ma. Okej, okay, dobra, to jak wyjdę, to pewnie wtedy się coś ogarnie. Okej, okay, to mogę też pomijać. Tak się umawialiśmy. Nie? Mieliście zrobić wszystko, co możliwe, żeby go ocalić. Robimy, ale nie możemy go jeszcze wypuścić. Naprawdę kierujemy się rozsądkiem.
mówi kobieta w masce, która od początku mnie okłamuje. Okej. Sam, z ciekawości, jak on się teraz miewa? Zanim odpowiem... Coś się dzieje? Gdy go podłączę, mam jakieś zwidy. Co takiego widzisz? Jakby twarz, ktoś obcy, woła do mnie. Widzę też pokój. Rozmawiają w nim jacyś ludzie, ale nie wiem, co mówią. To efekt przenikania. Nie ostrzegałem cię przed nim? Bierzesz wspomnienia Eudeka za własne. To nic nieznaczące przebłyski. Wyjaśnię ci to. Eudeki pobiera się od poronnych w 28 tygodniu ciąży i umieszcza w kapsułach. To długo przed spodziewanym terminem rozwiązania. Proces zatrzymuje rozwój płodu. Ale nawet na tak wczesnym etapie jego zmysły są na tyle rozwinięte, że docierają do niego bodźce z zewnątrz. Eudek przekształca je we wspomnienia, które następnie mogą mieszać się z twoimi za sprawą waszego połączenia. Więc czyją twarz widziałem? Najpewniej któregoś z lekarzy albo inżyniera Eudeków. Czy to ważne? Ten egzemplarz jest w użyciu już jakiś czas. Korzystało z niego wiele osób. Skąd mam wiedzieć, kto wbił mu się w pamięć? Podobno się na tym znasz. Nikt się na tym nie zna. To tajny projekt sprzed kilku dekad. Eudeki to kwintesencja czarnych skrzynek. Korzystamy z nich, ale ich nie rozumiemy. Uwierz mi, od lat zgłębiam ten temat, ale większość dawnych badań przepadła. Jeśli coś odkryję, dam ci znać, dobrze? Słowo Deadmana. Dobra. Sam, użyj terminala dostaw, przejrzyj listę zleceń. Kiedy odpoczywałeś, zrobiłem kilka testów sieci. Hologramy i monitoring Hiralium działają bez zarzutu. Niestety, nasza drukarka jest niesprawna. Wiem, zadałeś sobie tyle trudu, żeby przynieść nam te materiały. Daliśmy ciała, zamówiliśmy do niej część, ale wciąż nie dotarła. Bez tej części drukarka nie połączy się z siecią. Widocznie trafiła w łapy mułów, zdybali kuriera czy coś. Pewnie zanieśli ją do swojego składowiska, które znajduje się dokładnie pośrodku ich terytorium. Nie chciałoby ci się zrobić rundki po naszą zgubę? Pytam, bo chyba tylko tobie mogłoby się udać. Dajcie mi broń, to z chęcią się tam przejdę. Dobra, co my tu mamy? Odbiór kryształów chiralnych. O, proszę, wreszcie się nauczymy... Czekaj, co? Tak, dobra, tutaj mamy muły, a tutaj kryształy. Okej, czyli nauczymy się wreszcie, jak te kryształy zdobywać. Okej, czy to jest powtórka? O co chodzi z kryształami? Sam, na terenie wokół tego centrum dystrybucji ludzie znajdują spore ilości kryształów chiralnych. To właśnie stąd pochodzi chiralium zastosowane w obwodach twojego Cupida. Mają szereg zastosowań, przydają się w tworzeniu sprzętu. W skrócie, to cenny surowiec, z którego trzeba wycisnąć, co się da. Rzecz jasna, te kryształy nie rosną na drzewach. Hartman wyjaśni ci wszystko bardziej szczegółowo. Jeśli trafisz na złoże, koniecznie zbierz tyle, ile się da. Zwłaszcza, że mogą to robić tylko ludzie z Duns. Pod warunkiem, że mają ze sobą odpowiedni sprzęt. Dopilnuję, żebyś dostał wszystko, co potrzebne. Sam, tu Hartman. Po odkryciu plaży zaobserwowaliśmy pojawienie się nie tylko nieznanych dotąd zjawisk, ale i nowego rodzaju materii. Hiralium. Powiedziałem nowego, ale bez wątpienia Hiralium narodziło się wraz ze Wszechświatem. Musiało istnieć od zawsze, jak ciemna materia i niektóre cząstki. Po prostu do tej pory pozostawało poza zasięgiem naszej percepcji. Z badań wynika, że Hiralium wymyka się wszelkim prawom fizyki. Może zatrzymać czas, albo odwrócić jego bieg. Czasem opiera się nawet grawitacji. Pomyśl tylko. Zatrzymywanie i odwracanie biegu czasu. Unoszenie obiektów w powietrze. Do jego przechowywania potrzebny jest specjalny cylindryczny pojemnik. Nie muszę chyba mówić, jak bardzo istotne w obecnej fazie jest pobieranie próbek. Dobra. Poproszę. No to... Come on, przecież to zatwierdziłem specjalnie. Ma
Mama dodała ci schemat strażnicy do Assemblera. Jeśli nie masz go przy sobie, możesz go stworzyć. Rozpoznanie terenu zawsze w cenie. Spoko. Dobra. Let's go. Trzymasz w ręce zbiornik na kryształy. Jak wskazuje nazwa, to najlepsze miejsce do ich przechowywania. Ciekawe, ile mogę pomieścić kryształów w tym zbiorniku. Pozwól, że opiszę ci, czego masz szukać. Dla gołego oka kryształy chiralne są złote. Łączą się w formacje przypominające ludzkie ręce. Skupiska skały i gruzu unoszą się metr albo dwa nad ziemią. Najłatwiej je znaleźć na obszarach, gdzie występują duże opady. Nadążasz za mną? Deszcze, lewitujące skały, złote ręce. To twoja tubica. Te trzy rzeczy razem zawsze oznaczają obecność kryształów. Jeśli jesteś spostrzegawczy, to może już nawet teraz wiesz, gdzie ich szukać. No, tak się składa, że wiem. Zlecenie przydzielone. Rozpoczynam z przyjemnej podróży. Eldek dał mi lajka. Lubię to. Dobra, tam idę do mułów, a mnie na razie Nie, tu są muły. Nie, to te kryształy. No, a to mnie interesuje. A to są też chyba kryształy już oznaczone, tak mi się wydaje. A nie, to jest tak online, dobra, ale przyda się. Dobra, czyli idę... Ale żywica. Dobra, walnę sobie tutaj jakiś znacznik. Dobra. No i spoko. I w tamtym miejscu się spotkamy w kolejnym materiale, w którym będziemy sobie kontynuowali przeprawę. Tutaj zaś gada. Kryształy chiralne są małe i trudne do zauważenia gołym okiem. Najlepiej użyj odradka, który wskaże ci właściwie. Aby sprawdzić większy obszar, pomyśl o zbudowaniu strażnicy wyposażona. Okej, no zabrałem już tak ze dwie. To takie duże kryształy. To w sumie wystarczy, bo miałem zebrać jeden, zebrałem już 18 chyba? Z jednego? Już prawie. Już mamy wystarczającą ilość, ale mogę zawsze pozbierać więcej. Jest. No nie gadaj, są tu wynurzeni, naprawdę. Oj, oj, oj. No to będę miał zabawę, żeby się... Dobra, tego wykrywa na szczęście. Ale będę miał zabawę. Dobra. No to co, ja mam zabawę, żeby pozbierać sobie kryształy i jeszcze są uciec. No my widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy udawali się na terytorium mułów. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding. Cześć!